Dlaczego toksyk chce, żebyś zareagował? Toksyczne osoby mają szczególną zdolność do wywoływania reakcji u innych, a ich motywacje są głęboko zakorzenione w ich osobowości. Chociaż mogą wydawać się spokojni i opanowani na powierzchni, w rzeczywistości ich wewnętrzny świat jest pełen chaosu i niepokoju. Dlatego tak bardzo pragną, abyś zareagował na ich prowokacje. To daje im poczucie życia i kontroli. Kiedy wywołują w tobie emocje, czują, że mają nad tobą władzę, a twoja reakcja staje się dla nich źródłem satysfakcji. Gdy reagujesz na ich manipulacje, w ich oczach stajesz się takim samym szaleńcem, w cudzysłowie, jak oni. To sprawia, że czują się mniej osamotnieni w swoim chaotycznym świecie. Wtedy możesz dostrzec ten charakterystyczny uśmieszek. To chwila triumfu, ponieważ udało im się sprowokować cię do działania. Kiedy już wywołają twoją reakcję, w rzeczywistości otrzymują od ciebie dokładnie to, czego pragnęli. Sprawiają, że zniżasz się do ich poziomu, co zaspokaja ich potrzebę energetycznego zaopatrzenia. W momencie, gdy zareagujesz, stajesz się dla nich celem, który mogą obwiniać za swoje działania. Toksyk potrafi z łatwością wskazać na ciebie palcem, oskarżając cię o coś, co tak naprawdę nie miało miejsca. Używają twojej reakcji jako narzędzia do wzbudzenia w tobie poczucia winy. Choć możesz być osobą silną i zdolną do obrony swoich praw, musisz być świadomy, jak źli ludzie potrafią manipulować sytuacją, aby odwrócić winę. Zazwyczaj kończy się to przeprosinami z ich strony, ale to tylko część ich strategii. Toksyk nigdy nie zapomni twojej reakcji i będzie przywoływał przeszłe sytuacje, aby wykorzystać je w przyszłości. W ten sposób tworzą narrację, w której ty stajesz się osobą z brutalnymi i destrukcyjnymi zachowaniami, podczas gdy prawda jest zupełnie inna. To klasyczna technika osłabiająca, mająca na celu zdyskredytowanie cię i postawienie cię w złym świetle. Wszystko po to, aby ukryć swoje własne przewinienia. Często obserwują twoje emocje z boku, manipulując nimi, aż w końcu wywołają twoją reakcję. Gdy już to zrobią, odgrywają ofiarę, co pozwala im drenować twoją energię i sprawiać, że czujesz się źle ze sobą. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby przejąć kontrolę nad swoimi emocjami. Jeśli nie będziesz panować nad tym, co czujesz, pozwalasz, by ktoś inny miał nad tobą władzę. Zła osoba w swojej grze może stosować różne techniki manipulacji, od kłamstw po triangulację z innymi osobami, aby wywołać w tobie emocjonalną reakcję. Jednak jeśli potrafisz zachować spokój i kontrolować swoje uczucia, to w rzeczywistości odbierasz im władzę. Z każdą chwilą, w której nie reagujesz zgodnie z ich oczekiwaniami, stają się coraz bardziej sfrustrowani, co wzmaga ich wściekłość. Pamiętaj, że w każdej sytuacji, w której reagujesz na ich prowokacje, dajesz kłamcy przewagę. Twoja reakcja staje się dla nich narzędziem, które mogą wykorzystać przeciwko tobie. Dlatego kluczem do ochrony siebie przed ich manipulacjami jest świadomość ich taktyk i umiejętność zachowania wewnętrznego spokoju. Zrozumienie tego mechanizmu pozwoli ci nie tylko uniknąć pułapek toksyka, ale także wzmocnić swoją emocjonalną niezależność. W końcu prawdziwa siła leży w umiejętności zarządzania własnymi emocjami i nie pozwalania innym na manipulacje. Kiedy zyskasz kontrolę nad tym, jak reagujesz, zyskujesz moc nad sytuacją. Manipulanci, którzy żywią się emocjami innych, stają się bezsilni, gdy ich prowokacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Twoja zdolność do zachowania spokoju staje się ich największym koszmarem, ponieważ nie mogą już wywołać w tobie chaosu, który jest dla nich tak cenny. Warto także zrozumieć, że takie osoby często działają z głębokiego poczucia niepewności i strachu. Ich potrzeba kontroli i dominacji nad innymi wynika z ich własnych, wewnętrznych demonów. Kiedy nie pozwalasz wciągnąć się w ich grę, możesz zyskać perspektywę, która pozwala ci postrzegać ich zachowanie jako odzwierciedlenie ich własnych problemów, a nie twojego braku wartości. Zamiast reagować impulsywnie, spróbuj przyjąć postawę obserwatora. Zauważ, co się dzieje, ale nie pozwól, aby to zdominowało twoje emocje. Kiedy bajerantka próbuje cię sprowokować, weź głęboki oddech i zastanów się, co naprawdę się dzieje.
Pamiętaj, że to ich potrzeba kontroli skłania ich do działania, a nie twoja wartość jako osoby. W ten sposób możesz osłabić ich wpływ na ciebie. Dodatkowo warto otaczać się ludźmi, którzy cię wspierają i pomagają ci zachować równowagę emocjonalną. Silna sieć wsparcia może pomóc ci zrozumieć, że nie jesteś sam w walce z toksycznymi osobami. Wspierające relacje dostarczają ci nie tylko emocjonalnego bezpieczeństwa, ale także przypomną ci o twojej wartości, co utrudni kłamczuchowi manipulację. W końcu kluczem do wyjścia z toksycznego kręgu jest zdolność do wybaczenia sobie za wszelkie wcześniejsze reakcje. Każdy z nas jest człowiekiem i czasem możemy wpaść w pułapki manipulacji. Ważne jest, aby uczyć się na tych doświadczeniach i stawać się coraz silniejszym. Pamiętaj, że twoje emocje są twoją siłą, a nie słabością. Kiedy zaczniesz je kontrolować, staniesz się odporny na wszelkie prowokacje. Zarządzanie emocjami w obliczu manipulacji to nie tylko umiejętność, ale także akt samoobrony. Uczy cię, jak chronić swoją wewnętrzną harmonię i spokój. Gdy nauczysz się tego, zyskasz nie tylko niezależność od złych ludzi, ale także wewnętrzną siłę, która pozwoli ci budować zdrowsze, bardziej autentyczne relacje w przyszłości. Pamiętaj, że prawdziwa miłość i akceptacja zaczynają się od ciebie. Kiedy nauczysz się kochać siebie i szanować swoje emocje, przestaniesz przyciągać toksyczne osoby. A zamiast tego przyciągniesz tych, którzy docenią cię za to, kim jesteś. W ten sposób możesz wreszcie uwolnić się od pułapek nikczemnych ludzi i otworzyć drzwi do prawdziwego szczęścia i spełnienia. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić was na rozmowę. W razie zainteresowania proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.